Dzień dobry, gościox.pl. Gościem jest dzisiaj Seba Promek. Dzień dobry. Skąd taki pseudonim? Pseudonim? Promek. Promek, no bo to nie jest twoje nazwisko. Nie, to można powiedzieć... I celowo nie podaję nazwiska, tylko chodzi o pseudonim. Skąd? Jest to pseudonim artystyczny, a pochodzi stąd, że pewnego razu, któregoś dnia pewna osoba nazwała mnie tak, troszkę ironicznie. I ja po pewnym czasie, gdy szukałem pseudonimu artystycznego, stwierdziłem, że pseudonim Promek jak najbardziej będzie do mnie pasował. I stąd zostało, Sebo Promek. Tak, Sebastian. Myślę, że jestem osobą, która stara się rozświetlać mrok czasem. O, bardzo ładnie to określiłeś. My tutaj mamy takie mroczne tło dość specjalnie dla ciebie, żebyś później na koniec, bo masz gitarę, i masz gitarę i kurtkę, znaczy masz kurtkę zrobioną z gitary i gitarę masz zrobioną z kurtki, zagrał. Żebyś zagrał i żebyś rozświetlił to całe tło tutaj, dobrze? To pewnie, tak się ale mogę zagrać bez kurtki. Możesz świetnie. Zagrać jak chcesz. Myślę, że fanki będą zadowolone, okay. Jakkolwiek będziesz wyglądał. Ważne, żebyś miał okulary. Dobra. A powiedz mi, okulary, czy używasz w pracy, bo oprócz tego, że jesteś artystą i o tym zaraz porozmawiamy, o płycie i o planach i różnych rzeczach, bo jesteś też kierownikiem budowy. Tak, zgadza się. Gdybyś mógł powiedzieć, czy też na przykład nosisz okulary takie, jak jesteś kierownikiem budowy? Nie, chyba nie wygląda tak twój dzień pracy, że zaczynasz od włożenia okularów. Słoneczny dzień na pewno. Mhm. No bardziej okulary noszą pracownicy, którzy używają elektronarzędzi, żeby nie zrobić sobie krzywdy w oczy. Ale jeżeli przechodzi się gdzieś w pobliżu prac, gdzie jest zagrożenie utraty wzroku, czyli powiedzmy, gdzie cięte jest drewno lub gdzie jest jakieś spawanie, no, na pewno nie zaszkodzi użyć takiego środku ochrony osobistej. I co budujecie? Czy co budujesz? Nie wiem, ja akurat odpowiadam za budowę konstrukcji budynków mieszkalnych. Jest to konstrukcja głównie żelbetowa. Czyli dość duża odpowiedzialność, wydaje mi się. Spora. Spora. A jak wygląda twój dzień pracy? Co należy do twoich obowiązków? Jest dużo planowania. Mam do pomocy dwóch inżynierów majstrów, którzy zajmują się różnymi rzeczami. Jeden ustawia pracowników na różnych pozycjach, zbrojarzy, cieśni tam, gdzie powinni być. Drugi, powiedzmy, wspiera mnie w jakichś pracach związanych z wyliczeniami. Także każdy jest zagospodarowany w taki sposób, żeby budowa szła w dobrym tempie. Ale nie śpiewasz na budowie? Nie zdarzyło mi się. Ani nie grasz na gitarze? Nie, myślę, że większość ludzi z branży to nawet nie zdaje sobie sprawy, że... No, że robisz coś innego. Tak, że moją pasją jest muzyka i działam już coś w tym zakresie bardziej. To skąd ten pomysł, żeby właśnie działać w takiej przestrzeni muzycznej? Bo jesteś kompozytorem? Grasz na gitarze, czyli można powiedzieć, jesteś muzykiem, tak? I śpiewasz też. Więc w sumie masz taki wachlarz możliwości, który pozwala ci później na pewno się realizować muzycznie. Ale zastanawia mnie, skąd ten pomysł? Bo skończyłeś politechnikę, poszedłeś do pracy, a teraz postanowiłeś ubrać kurtkę zieloną i śpiewać. Jak? Skąd? Dlaczego? Pomysł to była taka potrzeba serca, która się narodziła, gdy miałem powiedzmy 13-14 lat. Odwiedziłem wtedy kuzyna, który już grał na gitarze dłużej i wtedy mogłem się bliżej przyjrzeć temu instrumentowi i posłuchać dźwięków, które wydaje. Akurat pamiętam, że to był kawałek Cranberry Zombie, który zrobił na mnie wrażenie. Był bardzo fajnie zagrany przez mojego kuzyna i wtedy narodziła się myśl, że ja też chciałbym wziąć gitarę, nauczyć się na niej grać i wydobywać z niej dźwięki. I kiedyś może przyszłość związać z muzyką, tak? No, wtedy jeszcze nie miałem tak daleko idących planów. Moim celem było po prostu nauczenie się grać na gitarze w sposób zadowalający, co też zajęło dużo czasu. Pamiętam, gra na gitarze wyglądała tak, że pierwsze dni tygodnia, jak brałem do ręki i przykładałem palce do gitary, to brzmiało to tak fatalnie, że... Przynajmniej masz dystans i wiesz, co należy poprawić. Tak, a po prostu tak brzmiało to fatalnie, że miałem ochotę rzucić ją w kąt, bo mój nauczyciel grał ładnie, to wszystko ładnie brzmiało, była harmonia, ja przykładałem palce i to był jeden wielki jęk. Ale z tego jęku się wyzwoliłeś w stronę takich bardziej harmonijnych, bardziej harmonicznych, harmonijnych. Wyzwoliłem się z jęku, po pewnym czasie mogłem zacząć śpiewać do tej gitary. No i po pewnym czasie odważyłem się grać na ulicy, jako grajek uliczny. A gdzie grałeś na ulicy? Bo nie tylko w Polsce, z tego co wiem.
Nie tylko. No, zacząłem od takiego miasta jak Rybnik, później gdzieś było Zakopane, Krupówki, a później z kolegą artystą jako duet wyjeżdżaliśmy do miast europejskich. Takie tournée po Europie sobie zrobił gość. A gdzie byliście? A byliśmy w Niemczech, na przykład w Berlinie, w Monachium, we wszystkich większych miastach Szwajcarii. Czy jak byłeś w Niemczech, to co, wychodziłeś na ulicę Berlina i śpiewałeś Keine Grenzen, czy jakieś inne utwory? Nie, Keine Grenzen nie przyszło mi do głowy, ale były to bardziej utwory z lat 60., 70., bo akurat taką muzyką się wtedy interesowałem. Dorsi? Też, tak. Też Dorsi, było Light My Fire, było Break On Through. Byli też Beatlesi, Bob Dylan. Z polskiej muzyki było Lady Punk. Śpiewałeś Lady Punk w Niemczech na przykład? Tak, zdarzało się, nie było problemu, bo po paru kawałkach zagranicznych była ochota, żeby zagrać coś polskiego. Czyli Niemcy, później w Szwajcarii byłeś, tak? Też tam grałeś? Tak, to się po prostu przed bankiem przeplatało. Raz Niemcy, Szwajcaria, Francja, także różne kraje. I zarabiałeś coś na tym, czy to była taka bardziej frajda dla ciebie, czy jedno i drugie? Tak, zarabialiśmy na tym. I postanowiłeś przyjechać tutaj z powrotem. Ja cię spotkałem w Wiśle na Festiwalu Podróżników. To był taki chyba debiut, można powiedzieć, sceniczny w Polsce, tak? Czy trochę idę w złą stronę? Tak, to był debiut sceniczny, pierwszy, w którym prezentowałem swoje autorskie kompozycje, bo miałem kiedyś debiut sceniczny, to było w czasach liceum, kiedy występowałem na auli i prezentowałem utwór Nirwany, The Man Who Sold The World, także go śpiewając, więc można powiedzieć, że to był taki pierwszy debiut sceniczny. I wybrałeś sobie utwór, który w sumie nie jest takim sztandarowym, klasycznym, nirwanowskim utworem. No to gratuluję, bo to tak zazwyczaj Nirwana każe z innymi utworami. Przynajmniej może się nie znam. Jakoś ta wersja Cobaina przemówiła do mnie i w wersji Unplugged, MTV Unplugged i stwierdziłem, że też zaprezentuję to. A w Wiśle swoje autorskie już piosenki, tak? Tak, swoje autorskie kompozycje. Zaprezentowałem tam 8 swoich autorskich utworów. Czyli masz materiał na płytę, bo 8 piosenek to tak już dobra liczba chyba. To jest 8 utworów, to jest te, które zaprezentowałem, ale jakiś czas po koncercie w Wiśle miałem też kolejny koncert w Klubie Kultury Mydlniki w Krakowie, gdzie zaprezentowałem dodatkowo 7 kolejnych utworów też swojego autorstwa, więc... I za tydzień będziesz miał 7 kolejnych, tak? Musisz trochę odpocząć, bo jak tak dalej pójdzie, to do emisji tego programu to może się okazać, że ty już masz 2 płyty za sobą i 13 koncertów w Szwajcarii. To znaczy mógłbym jeszcze kolejne 7 znaleźć, ale... To może ty będziesz pisał dla innych ludzi też, nie tylko dla siebie. Jak masz tak, wiesz, taką płodną, że tak się wyraża głowę artystyczną. Zdarza się, że gdzieś tam dla kogoś coś napisałem. Nie robię tego często, ale zostałem ostatnio poproszony o nagranie piosenki dla pewnej osoby i nie podjąłem się tego wyzwania. A już słyszałeś wykonanie tej osoby, to znaczy tego utworu twojego? Nie słyszałem, bo to jest świeża sprawa. Ja wymyśliłem ten utwór dla kobiety, która ładnie śpiewa, ale nie ma swojej piosenki, śpiewa utwory innych wykonawców. I tak sobie, pisząc tę piosenkę, od początku wyobrażałem, że to śpiewa kobieta, więc tak naprawdę jak ja śpiewam tę piosenkę, to ja słyszę, że coś jest nie tak, bo ten utwór został skomponowany właśnie z myślą o tej pani i o być może jej tonacji. Gdzieś tak starałem się wsłuchać w to, co jej gra w duszy. I dopasowałeś to, co wiesz o tej osobie do tego. Tak, dokładnie, to też miało znaczenie. Oglądałem wywiad z tą panią. W ramach gościa OX.pl. Oczywiście, tak. Oczywiście. Może napiszesz do wielu osób, które były gośćmi OX.pl. To może być ciekawe doświadczenie dla dwóch stron. Być może napiszę, ale skupiam się teraz na swoich dokonaniach muzycznych. Jeżeli jakaś osoba miała ochotę, żebym napisał dla niej utwór, to oczywiście może się do mnie zgłosić i opowiedzieć mi coś o sobie i myślę, że możemy wejść w jakąś współpracę. No proszę, to ciekawy podryw. Znaczy, przepraszam, żartuję sobie, to tak głupkowato.
Ważka to tytuł, który zaśpiewasz, tak? Czy nie? To czy tytuł, bo, to czy, tytuł, który zaśpiewam. Zaśpiewałem i zaśpiewam. I tak. Masz też tytuł na przykład, kim znaczy, jestem? Znaczy tutaj zaśpiewam inny utwór u ciebie. A, inny. Aha, tak. Dobrze. Ważka... To będzie tajemnica? Jaki to będzie tytuł? Ja już nie mogę doczekać, dlatego tak po prostu. Co zaśpiewasz? Tutaj akurat... Aha, piosenkę, którą wymyśliłeś teraz rozmawiając ze mną, tak? Na ten czas. To jakąś nową zupełnie. Nie, no żeby być na takim etapie, to potrzebuję jeszcze paru lat, żeby podczas rozmowy wymyślić piosenkę i ją zagrać. Ta piosenka jest skomponowana, mogę powiedzieć, że w tym roku. Ma tytuł Beni i jest inspiracją do tej piosenki była XIX-wieczna powieść romantyczna naszej polskiej pisarki Narcyzy Żmichowskiej. Poganka też to jest chyba jej utwór. Tak? Dokładnie, bo to właśnie chodzi o tą powieść, Pogankę. A nie umówiliśmy się, proszę Państwa. To prawda. Nie. Tak, to bo ja po prostu czytałem, ale Żmichowska warta przypomnienia i warta jakiegoś tam promowania. Tak, i właśnie w tej powieści pojawia się postać chłopca, czy młodego mężczyzny, który się nieszczęśliwie zakochał w kobiecie, a na dodatek w wampirzycy. I o tym jest piosenka Beni. Proszę, to będzie ciekawie, naprawdę. To ja myślałem, że będzie piosenka Ważka, a tu jednak Beni. Piosenka Ważka... będzie twoim singlem. Jest moim singlem, jest. Ona jest na etapie tłoczenia, niebawem wyjdzie z tłoczni. I myślę, że premiera tego albumu będzie gdzieś na początku stycznia. To jeszcze zapytam cię, bo mówisz o tej Ważce, o twoim singlu. A jak to się stało, że, no nie wiem, wpadłeś na pomysł akurat tego utworu, albo dlaczego on będzie singlem? Przez jakiś okres zajmowałem się home recordingiem, nagrywając utwory w domowym studio. I przyszła jakby mi ochota za sprawą studiów, na które uczęszczam. Jest to inicjatywa, która się nazywa Akademia Menadżerów Muzycznych. Zainspirowała mnie ta inicjatywa do tego, żeby udać się do profesjonalnego studia i zrealizować utwór w taki sposób fachowy, jak to się mówi. W takiej postaci, żeby mógł spokojnie przedostać się na rynek muzyczny. I Akademia Menadżerów Muzycznych jakoś to umożliwiła? Tak, Akademia Menadżerów jest to inicjatywa, która skupia wielu wykładowców, którzy prowadzą ciekawe zajęcia dotyczące i funkcjonowania wytwórni fonograficznych i funkcjonowania rozgłośni radiowych, można się dowiedzieć na temat organizowania festiwali, odnośnie także pracy w studiu nagrań. Także wiedza z rynku muzycznego jest wielowątkowa. No i myślę, że Akademia jakoś mnie pobudziła w tym kierunku, żeby jednak nie poprzestawać na home recordingu, tylko nagrać przynajmniej jeden kawałek w profesjonalny sposób. I najbliższe koncerty? Najbliższe koncerty. Najbliższym koncertem będzie występ na... To już z całym prawdopodobieństwem mogę powiedzieć, że będzie 25 stycznia na ulicy Królewskiej 1 w Krakowie, w miejscu, które nazywa się Kuźnia Umiejętności. Jest to miejsce prowadzone przez bliską mi osobę o imieniu Dorota. I w miejscu tym dzieciaki, młodsze, starsze, mogą rozwijać swoje talenty plastyczne, artystyczne, muzyczne. Jest też scena i dla mniejszych, i dla starszych. Każdy może tam wystąpić. Ja bardzo chętnie wystąpię tam i zapraszasz. I zapraszam wszystkich. Będzie można otrzymać mój singiel, jak to się mówi, za free. O, a może na Święcie Trzech Braci też uda się ciebie zwerbować tutaj, bo mamy takie święto w Cieszynie. Ale to ci opowiem, jak już zaśpiewasz. Sebastian, to słuchaj, to zróbmy tak. Ja cię zaraz zostawię tutaj z poganką i z wampirzycą i ze wszystkim, z gitarą. Odsyłamy Państwa do strony internetowej. Można cię znaleźć też na Facebooku, jakby ktoś chciał piosenki, to Sebastian jest w stanie po prostu w ciągu pół godziny coś stworzyć. Seba Promyk był naszym gościem, ja mam nadzieję, że nie po raz pierwszy i będziemy się widzieć na koncertach. Będzie można tę płytę jakoś dostać, otrzymać, kupić,
płytę z twoimi utworami? Jak to? Bo na razie powiedziałeś, że jest tłoczona, tak? Tak, tak. I co dalej? No to znaczy, że wyjdzie nośnik fonograficzny w postaci płyty CD z poligrafią w kopercie kartonowej, tak jak wychodzą profesjonalnie płyty. I jedna płyta przybędzie na adres w Skoczowie? Na przykład, a resztę Państwo będą mogli dostać za drobną opłatą. Płyty będzie można otrzymać za free, jak to się mówi, na każdym moim koncercie. I na każdej dobrej budowie. Myślę, że jak ktoś się zgłosi na budowie po single Waszka, to myślę, że też się dogadamy. Super. To w takim razie zostawiam Cię z muzyką i jestem ciekaw, jak grasz, jaki to nurt, bo to taki rock trochę alternatywny. Liryczny, nie. Można to nazwać alternatywny rock and roll. Jeśli chodzi o Waszkę, a jeśli chodzi o Beni, jest to taki brudny blues. To ja się pożegnam, bardzo dziękuję Ci za rozmowę i zapraszamy na piosenkę. Zrobił, czemuś wybrał tę dziewczynę. Wiem, że piękna i powabna, robi tą zmysłową minę. Ej, Benny, nie rób tego, jeszcze czas ocalić duszę. Nie pożądaj tak łapczywie, przystopować ciebie muszę. Ona wiedźmą jest przeklętą, chce owładnąć swą istotę. I miłości nie ma w sobie, tylko na to ma ochotę. Jej urokiem na nic tutaj moje słowa. Zostawiłeś to, co miałeś, przy niej będziesz żył od nowa. A ci spojrzę na jej lico, takie białe krew na ustach. Wiem, że kusi cię te nogi i szatańska z nią rozpusta. Ocknij się młodzieńcze drogi, ocknij się, jest jeszcze chwila. Bo gdy oddasz jej swe serce, ja ci wpuści niczym żmija. Dzieje. Już się wcale nie uśmiechasz, cały twój świat się zachwieje. Teraz wiesz już, skąd ta bladość na jej ustach czerwień żywa. Bo to siła jest nieczysta, z którą często się przegrywa. Biegnij, Benny, już przed siebie i nie wracaj nigdy więcej. Na dobrych ludzi teraz otwórz swe wrażliwe serce.